W odcinku 59 omawialiśmy prawo Bernoulliego. Jest to prawo, które pozwala określić relacje między prędkością cieczy, ciśnieniem tej cieczy oraz wysokością, na której jest analizowany element warstwy cieczy. Dzisiaj sobie w tym kolejnym odcinku przedstawimy, jakie są zastosowania tego równania Bernoulliego, jakie zjawiska fizyczne możemy przy pomocy tego równania wyjaśnić. Po prawej stronie zapisałam równanie Bernoulliego dla skrzydła samolotu. W bardzo wielu podręcznikach siłę nośną skrzydeł wyjaśnia się w następujący sposób. Załóżmy, że mamy skrzydło, które znajduje się na pewnej określonej wysokości nad poziomem ziemi, czyli energia potencjalna na jednostkę objętości u góry i u dołu w stosunku do odległości na względem ziemi jest do pominięcia. W związku z tym możemy założyć, że energia potencjalna jest taka sama, czyli z równania Bernoulliego zostają nam tylko dwa człony w jednym i w drugim przypadku. Ciśnienie na górze skrzydła plus, znaczy przepraszam, V1 to jest, jedynka dotyczy dołu skrzydła. A więc załóżmy, że mamy ciśnienie pod skrzydłem P1, prędkość strugi powietrza, które pełni tutaj rolę tego płynu, w którym porusza się obiekt, jest V1 i na górze odpowiednio ciśnienie P2 i prędkość V2. Jak tłumaczy się właśnie siłę nośną skrzydła samolotowego w bardzo wielu podręcznikach? Otóż zakłada się, że ze względu na to, że skrzydło ma taką geometrię, to prędkość warstw powietrza nad skrzydłem jest większa aniżeli poniżej i w związku z tym, jeśli prędkość nad skrzydłem jest większa niż prędkość na dole, to wtedy oczywiście, jeśli skorzystamy z tego równania, ponieważ suma iloczynu, ponieważ suma energii kinetycznej przypadającej na jednostkę objętości, czyli jeśli za V1 weźmiemy to V pod skrzydłem jest mniejsze, to suma tej energii kinetycznej na jednostkę objętości i ciśnienia musi być stała. To oznacza, że ciśnienie musi być mniejsze na dole, przepraszam, większe na dole, aniżeli na górze, dlatego że tutaj prędkość jest mniejsza, to tu większe ciśnienie, a tu mniejsze ciśnienie. I ta uważa się, że z tą różnicą ciśnień jest związana właśnie siła nośna, która jest skierowana do góry. To byłaby bardzo dobra interpretacja, ale jak w takim razie zinterpretować sytuację, kiedy jest samolot porusza się w ten sposób, że jest odwrócony do góry nogami, wtedy kiedy jakieś akrobacje są wykonywane i dalej jednak nie leci w dół, tylko porusza się do góry. Więc istnieje inna interpretacja, która być może niektórym lepiej się spodoba od tej poprzedniej. Otóż jeśli założymy sobie, że mamy pęd tutaj warstw powietrza, który oznaczony jest przez P1. Proszę zwrócić uwagę, ja tutaj przez P1 oznaczam pęd warstw powietrza, a przez P1 w tym równaniu oznaczałam ciśnienie, więc proszę się nie pomylić. Przy tej interpretacji teraz ja rozróżniam. P1 u mnie jest teraz wektorem pędu. No i dalej, jeśli zobaczymy, jak wygląda wektor pędu za skrzydłem, to ze względu na geometrię widzimy, że właśnie wypadkowy pęd P2 minus P1 to jest wektor, który jest skierowany w dół. Jest to wektor, który dotyczy powietrza, prawda? Czyli powietrze ze względu na taką, a nie inną geometrię skrzydła jest spychane w dół. Jeśli jest spychane w dół, to znaczy, że na powietrze ze strony skrzydła działa siła w dół, ale to również oznacza, zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona, że na skrzydło ze strony powietrza działa siła, która będzie skierowana do góry. Dalej. Zastosowanie równania Bernoulliego do wyjaśnienia, dlaczego dach może ulec destrukcji. Jeśli jest wiatr, bardzo silny wiatr, wówczas prędkość wiatru jest bardzo duża, prędkość powietrza jest bardzo duża i to oznacza, że ciśnienie na zewnątrz budynku jest również bardzo małe, zgodnie właśnie z równaniem Bernoulliego. A więc jeśli zapiszemy to równanie Bernoulliego,
to widzimy, że mamy taką sytuację, jeśli założymy, że wysokość znowu tego miejsca, w którym analizujemy warstwy powietrza, jest taka sama, to otrzymamy następujące równanie. Otóż jeśli chodzi o powietrze, które znajduje się w środku budynku, to prędkość tego powietrza jest równa 0. I w związku z tym ciśnienie w środku budynku, przy założeniu, że rog EH możemy pominąć, ciśnienie musi być bardzo duże, żeby suma tych trzech wielkości była równa sumie tych trzech wielkości. Ale to również oznacza, że oczywiście pojawi się siła nośna, która wyraża się takim wzorem S razy P2 minus P1, S pole przekroju tego dachu i jest ona zwrócona oczywiście do góry, bo P2 jest większe niż P1. Kolejne zastosowanie równania Bernoulliego oraz równania ciągłości strugi zostanie przedstawione w przypadku właśnie takiego urządzenia, które służy do pomiaru prędkości przepływu cieczy. Nazywa się rurką Venturiego. To jest taka rurka, która ma pole przekroju poprzecznego z jednej i z drugiej strony większe, a w środku przewężenie. Jeśli ciśnienie w tych warstwach przekroju poprzecznym w jednym miejscu i w drugim różnią się od siebie, no to oczywiście manometr, który tutaj jest podłączony, pokaże różnicę wysokości cieczy, a więc ta różnica wysokości będzie miarą różnicy ciśnień. Ta wysokość H będzie miarą różnicy ciśnień. No więc załóżmy sobie, że ciecz wpływa z pewną prędkością V1. Tam, gdzie jest przewężenie, jej prędkość jest inna, większa. Zgodnie z równaniem ciągłości strugi wyraża się takim wzorem V2 równa się A1 przez A2 razy V1, gdzie A1 i A2 to pole przekroju poprzecznego w tym miejscu i w tym miejscu odpowiednio. Dalej zapiszmy równanie Bernoulliego. Przy założeniu, że wysokość po obydwu stronach, czyli energia potencjalna jest taka sama, będziemy mieć ciśnienie w miejscu, gdzie jest prędkość V1 plus energia kinetyczna na jednostkę objętości w tym miejscu musi się równać ciśnieniu w przewężeniu plus znowu energia kinetyczna na jednostkę objętości w tymże przewężeniu. I teraz, jeśli sobie skorzystamy z tego równania ciągłości strugi, czyli wyrazimy V2 przez V1, to otrzymamy następujące równanie. Różnica ciśnień, które występuje w miejscu, gdzie prędkość cieczy jest mniejsza i w miejscu, gdzie prędkość jest większa, jest równa 1/2 rho V1 kwadrat przez A1 kwadrat A2 kwadrat minus 1. No i stąd możemy, mając tę różnicę ciśnień wyrażoną jako ciśnienie hydrostatyczne tego słupka, wyznaczyć prędkość przepływu cieczy. Kolejne zastosowanie równania ciągłości strugi i prawa Bernoulliego ilustruje działanie rozpylacza. A więc mamy ciecz, w której jest zanurzona rurka i teraz wtłaczamy powietrze za pomocą takiej gruszki. Pole przekroju poprzecznego na wyjściu tej gruszki to jest jakieś pole, które oznaczymy sobie jako A, pole przekroju poprzecznego z indeksem A i miejscu, w którym znajduje się rurka zanurzona w cieczy jest przewężenie i oznaczymy to miejsce jako B. Piszemy równanie Bernoulliego dla punktu A i dla punktu B. Znowu założymy, że oczywiście wszystko dzieje się na tej samej wysokości, czyli ten człon związany z energią potencjalną możemy pominąć. Zostają nam tylko człony związane z ciśnieniem i z energią kinetyczną w punktach A i B odpowiednio. No i teraz możemy, korzystając z tego równania, policzyć na przykład ciśnienie w tym punkcie, którym nas będzie najbardziej interesować, co się dzieje, no bo wiemy, że rozpylacz działa w ten sposób, że jeśli gruszkę naciśniemy, to zostanie pobrana ciecz i zostanie struga tej cieczy w postaci małych kropelek rozpylona. A więc interesuje nas ciśnienie w punkcie B i to ciśnienie to jest ciśnienie w punkcie A plus 1/2 rho razy różnica kwadratów prędkości w obydwu punktach. No ale znowu ze względu na ciągłość strugi wiemy, że tam, gdzie będzie przewężenie, tam będzie oczywiście prędkość większa.
A więc jeśli skorzystamy z równania ciągłości strugi, to otrzymamy, że prędkość w punkcie B to jest SA do SB razy VA. I ponieważ SA jest większe od SB, to VB jest oczywiście większe od VA. Jeśli teraz za VB podstawimy sobie to do równania, które mamy wyżej, no to widzimy, że w tym równaniu, ze względu na to, że VB jest większe od VA, to ten człon będzie ujemny, a jak będzie ujemny, to znaczy, że PB będzie mniejsze niż PA. A więc w punkcie B robi się podciśnienie i to podciśnienie powoduje, że woda jest zasysana i potem rozpylana. Na koniec jeszcze rozważmy sytuację, kiedy mamy do czynienia z cieczą rzeczywistą. Ciecz rzeczywista ma taką właściwość, że występuje w niej lepkość. Zjawisko lepkości. Zjawisko lepkości polega na tym, że pojawiają się siły tarcia wewnętrznego, które powodują, że warstwy cieczy, które się poruszają szybciej, ciągną za sobą warstwy cieczy poruszające się wolniej i odwrotnie. I wyobraźmy sobie właśnie, że mamy taką sytuację, czyli że mamy piłeczkę golfową, która została z pola golfowego wystrzelona. Jest jej nadana pewna prędkość obrotowa. Ta prędkość obrotowa powoduje, że linie prądu strugi powietrza opływające piłeczkę ulegają modyfikacji. Ze względu na taki, a nie inny ruch, którym został nadany tej piłeczce właśnie, to niewiele są modyfikowane linie od strony od dołu piłeczki, natomiast bardzo silnie są modyfikowane linie od strony górnej, ze względu na to właśnie, że ze względu na lepkość warstwy powietrza są przez piłeczkę ciągnięte, przez obracającą się piłeczkę ciągnięte w dół. Czyli powietrze nie porusza się już po linii prostej, tylko ugina się. I w związku z tym, skoro na powietrze działa siła, która powoduje taką modyfikację, spychanie powietrza w dół, to oznacza, że na piłeczkę ze strony powietrza będzie zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona działała siła nośna, która będzie ją ciągnęła do góry. Dlatego też piłeczka, której nadaje się pewien ruch obrotowy, może się przemieszczać na duże odległości i bardzo wysoko. Dodatkowo ten efekt jest wzmacniany poprzez otworki, które znajdują się tutaj. No, czy ta powierzchnia nie jest taka regularna, to samo dotyczy właśnie piłeczki tenisowej, która ma taką strukturę, która powoduje, że te warstwy powietrza chętniej jakby przylegają do jednej i drugiej piłeczki. W związku z tym ten efekt siły nośnej wzmaga się. No, dziękuję bardzo za uwagę.